Witam was bardzo serdecznie, siostry, bracia. Po raz kolejny, trzeci raz już, kiedy teoretycznie mogę powiedzieć, zajmujemy się Księgą Nehemiasza, bo traktuję ją jako pewien symbol, jako pewien obraz do tego, byśmy mogli przyjrzeć się funkcjonowaniu naszej istoty, naszej postawy, konkretnie naszej duszy. Znajduję właśnie w tym obrazie, w opisie wydarzeń starotestamentowych z Nehemiaszem właśnie ten element, który dotyczy sprawy duszy. Ale zanim przejdę dzisiaj do jeszcze krótkiej powtórki tego, co było ostatnio i następnie rozwinięcie kilka myśli, chcę powiedzieć, że to są swego rodzaju alegorie, obrazy, symbole. Każdy z nas może do tego wszystkiego dopisać swoją własną, określić swoją własną pozycję, swoje własne miejsce i zobaczyć samego siebie. Wiecie, uśmiechnąłem się troszkę, bo ja bardzo lubię tą pieśń, postanowiłem iść za Jezusem, ale od jakiegoś czasu mi się kojarzy z pewną historyjką, z którą się podzielę. Mianowicie, być może słyszeliście tą historyjkę o trzech żabach. Ktoś słyszał? Nie, no to idzie ojciec z synkiem gdzieś tam i synek taki 9-10-latek mówi, tatuś, słuchaj. Siedziały sobie trzy żabki na takim dużym liściu pływającym po wodzie. I w pewnym momencie jedna postanowiła skoczyć do wody. Ile zostało na liściu? Tato mówi, no wiesz co, już przecież chodzisz do czwartej czy piątej klasy, tego nie wiesz? No mówi, przecież jak jedna skoczyła do wody, to dwie zostały. A synek mówi, oj tatuś, tatuś, mylisz się. No to ojciec w tym momencie wspina się na wyżyny intelektu i kombinuje, analizuje, myśli. Aha, no to było tak, ta skakując poruszyła liściem i taki nie owczy, a żabi pęd i wszystkie wskoczyły. Mówi, nie ma żadnej żaby na liściu, bo wszystkie wskoczyły do wody. Synek mówi, tym razem błąd, też się nie zgadza. No to wreszcie powiedz, jakie jest rozwiązanie. No mówi, wszystkie trzy zostały na liściu. Jak to? No tak to, bo ta pierwsza tylko postanowiła skoczyć do wody. Postanowienia te nasze noworoczne, postanowienia nawet pójścia za Jezusem, jeżeli nie są realizowane, są pustymi deklaracjami, niczego nie zmieniającymi. Tak więc czasami wydaje nam się, że samo postanowienie to jest dużo. Tak, to jest dużo, ale to nie wszystko. Trzeba jeszcze coś zrobić, albo zacząć realizować. Nie wiem, czy robiliście sobie postanowienia noworoczne. Minął już kawał czasu nowego roku i można sobie sprawdzić, jak tam idzie z tymi postanowieniami. Czy dotrzymujemy, czy już właśnie tak jak z tymi żabkami. Wszystkie zostały na miejscu. Dobrze, przejdźmy do tematu, do sprawy, która właściwie jest naszym głównym celem. Pozwolono mi odwrócić ten mikrofon. Też na ten ekran, aby niekoniecznie synchronizować dwa. Rozmawialiśmy już o kilku aspektach. Dzisiaj krótko jeszcze na temat powodu przybycia Nehemiasza do Jerozolimy. Nehemiasz, gdy przybył do Jerozolimy, co jest? Coś ta elektronika przestaje działać? No, przepraszam, ale
zabrał sobie w ręce. Postanowiłem, a nie wykonałem. Przybywszy do Jerozolimu, czytam Nehemiasza 2:11-15. Nehemiasz przybył do Jerozolimy i przebywał tam 3 dni, a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jerozolimu. A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk i badałem dokładnie mury Jerozolimu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku. Obejrzałem dokładnie mur, potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. To Nehemiasz o sobie pisze, co uczynił. Chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę, na co nie zwracałem poprzednio, że jest tu kilkakrotnie podkreślone o tym, że ta wycieczka odbywała się nocą. To też ma swój pewien symboliczny wydźwięk. Zazwyczaj działanie Ducha Świętego, a Nehemiasz dla mnie jest tutaj, jak już mówiłem kilkakrotnie, starotestamentowym typem Ducha Świętego, jego oddziaływania na człowieka, oddziaływania na naszą postawę. Jego działanie w tym przypadku odbywa się nocą. Wtedy, kiedy wszyscy śpią, kiedy są nieświadomi, kiedy nie widzą tego działania. My przyzwyczajamy się i bardzo często uważamy, że Duch Święty działa tylko wtedy, kiedy jest, coś się dzieje, jest wielka akcja, jest wielkie poruszenie, temperatura wzrasta, ludzie podekscytowani są, dzieje się coś, dzieją się cuda. A okazuje się, że działanie Ducha Świętego może się również odbywać wtedy, kiedy w ogóle tego nie jesteśmy świadomi. To przecież o nim jest powiedziane, że on nawet w niewysłowionych westchnieniach. Cóż to jest niewysłowione westchnienie? My chcielibyśmy bardzo dokładnie Bogu powiedzieć, co i kiedy. Niektórych słyszałem, jak się modlą. Duchu Święty, teraz, 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 tu zadziałaj, zadziałaj, zadziałaj. Nie zawsze właśnie wtedy Duchowi Świętemu przychodzi ochota na to, żeby działać, ale jest dużo krzyku, jest dużo ferworu wokół tego, jest po prostu robiona akcja. A Duch Święty czasami, mając naturę Boga, nie czasami mając naturę Boga, tylko czasami, tak jak Bóg ze swojej natury, którego Mojżesz mógł oglądać, przechadzał się nie w wielkim szumie, nie w wielkich grzmotach, a wtedy, kiedy była całkowita cisza, kiedy było zupełnie spokojnie, kiedy jesteśmy całkowicie wyciszeni, Duch Święty może naraz wypełniać nasze serca, nasze myśli swoją inspiracją. Przypomina mi się, nie sprawdzałem tego, chyba to dotyczy Wesleya z Przebudzenia Walijskiego. Jadąc pociągiem, wioski naraz ogarniało płacz, pokuty, takie nastawienie wyznawania grzechów. On przecież z tego pociągu nic nie głosił, on tylko przejeżdżał. Pociąg zatrzymywał się na dworcu danej wioski czy miasteczka, a ludzie byli poruszeni. Czym byli poruszeni? Działaniem Ducha Świętego. To On porusza człowieka. Modlimy się o tych, którzy są niezbawieni w naszych rodzinach czy z naszych znajomych. I okazuje się, że mówimy im, tłumaczymy, wyjaśniamy, a do nich to nie dociera. Aż pewnego dnia, ni stąd, ni zowąd, naraz coś się dzieje niesamowitego. I wtedy jesteśmy zupełnie zdziwieni. Ja w minioną niedzielę miałem bardzo trudny dzień, byłem w 3 zborach. Więc i w tym trzecim na końcu było zebranie członkowskie. Nie byłem nigdy na takim zebraniu, kiedy około 50 ludzi bez przerwy jedni na drugich nadają, a najbardziej na prowadzącego, czyli na mnie. I taka wrzawa trwała
No, dosyć długo, ze 2 godziny. Wtedy już postanowiłem, że tego dość i chciałem zakończyć, więc podsumowałem to, co wcześniej powiedziałem, jakie wnioski są i miałem zamiar po prostu na tym zakończyć. I wiecie co, stało się coś niezwykłego. Ja czegoś takiego nigdy nie przeżyłem. Normalnie tak jakby powiało, ale nie wiało. Jakby jakaś ręka machnęła nad salą, ale nie widziałem tej ręki, ani nikt jej nie widział. Naraz ludzie, którzy jeszcze chwilę temu inwektywami, jakimiś obelgami, wręcz prawie wulgaryzmami się obrzucali, naraz pojawiły się łzy. Ludzie się zaczęli rzucać sobie w ramiona. Do mnie około 30 ludzi podeszło do przodu, prosząc o przebaczenie i przepraszając za to, co się wszystko stało. W życiu takiego scenariusza bym nie napisał i nie przygotował. To było coś tak niezwykłego, ewidentnie Boży cud, ewidentne Boże działanie. Jakie? No takie właśnie, że działo się gdzieś, o czym myśmy nawet nie wiedzieli. A więc Duch Święty, winniśmy być otwarci na Jego działanie w każdej sytuacji, w każdej okolicznościach. Nie możemy ograniczać Jego działania tylko i wyłącznie do jakichś przez nas wyimaginowanych sobie przestrzeni, okoliczności, bo On działa według własnego scenariusza. On ma naprawdę swoje wspaniałe rozwiązania. A więc Nehemiasz w ten sam sposób tutaj pod osłoną nocy, kiedy nikt tego nie widział, posprawdzał mury Jerozolimy. Przypomnę kilka myśli o murach Jerozolimy, ale najpierw zobaczmy ten diagram pokazujący nam te mury, które wówczas Nehemiasz oglądał. To są, akurat rysowane jest, były rysowane mury świątynne, sama świątynia w tej chwili i opisy poszczególnych, nie wszystkich, ale niektórych bram wówczas w czasach Nehemiasza funkcjonujących. Tutaj jest sadzawka Giszon, czy tak zwana królewska, dalej brama wodna, brama źródlana, brama gnojna, czy brama śmietnisk, tutaj sadzawka Syloe, to tam, gdzie ten 38 lat czekał na jej poruszenie i nie miał człowieka, który by mu pomógł się dostać. Te dwie sadzawki były połączone około 1,5-kilometrowym takim, to jest też ciekawostka historyczna, była połączona takim akweduktem podziemnym i to w skale granitowej, około 1600 metrów wykutym, także woda przepływała z tej sadzawki Giszon do sadzawki Syloe i miasto Jerozolima miało więc dostęp do źródła w obrębie swoich murów. Dalej jest brama nad doliną i brama rybna. Były też jeszcze ślady murów, pozostałości murów, ale z czasów panowania króla Ezechiasza, ale te właściwie wówczas prawie że nie istniały. I co dalej? Nehemiasz właśnie wyszedł, idąc tym tropem, tych niebieskich kropek. Dalej tu zatrzymał to zwierzę koło bramy źródlanej. Dalej poszedł pieszo aż do bramy wodnej, do sadzawki królewskiej, jak tam określa, po czym zawrócił. To jest obraz tego, gdzie się znajdujemy, o czym mówimy. Nehemiasz sprawdził stan murów Jerozolimy. Droga siostro, drogi bracie, czy sprawdzasz stan swoich murów, murów obronnych naszej duszy? Ja wiem, że funkcja murów dzisiaj obronnych już nie stanowi problemem, właściwie w ogóle mało co wiemy na ten temat, bo nie stosuje się tej formy obrony miast. Starożytni dużo lepiej to rozumieli i wiedzieli, o co chodzi. Dlatego warto jest na pewne rzeczy jeszcze raz zwrócić uwagę i przyjrzeć im się.
Stan murów Jerozolimy jako obraz naszej duszy. Co się stało? Nasz duch został ożywiony, świątynia została odbudowana. Tam składano przecież od 80 kilku lat, 86 lat już ofiary, a więc społeczność z Bogiem. Wszystko w porządku, duch człowieka ożywiony. Czyli możemy powiedzieć, człowiek narodził się na nowo. Jego duch żyje, żyje dla Boga, ma społeczność. Stare przeminęło, stało się wszystko oto nowym, doskonałe. Boże działanie, cudowna, natychmiastowa przemiana. Nawiązana została społeczność z Bogiem, człowiek po okresie niewoli został duchowo wyzwolonym, bo właśnie wyszli z niewoli babilońskiej i powróciło 50 tysięcy do Jerozolimy i mogli ponownie cieszyć się wolnością. W tym przypadku chcę powiedzieć wolnością duchową. Też taki człowiek ma świadomość swego zbawienia, treści Ewangelii, ma pewność, że jego imię zapisane w Księdze Życia. Ale okoliczności zewnętrzne, pomimo nowozrodzenia, jakże w wielu przypadkach kontrolują nadal bardzo mocno, pomimo nowozrodzenia, życie człowieka. W czym tkwi przyczyna tego stanu? No więc Nehemiasz, Księga Nehemiasza nam odkrywa, mury pozostawały w ruinie, miasto leżało w gruzach, bramy były spalone. Jakie znaczenie jest murów i bram dla miasta? No tak jak mówiłem, mury dla miasta dawały poczucie bezpieczeństwa. Oddzielały, chroniąc to, co wewnętrzne, od tego, co na zewnątrz. Dalej, mury określały obszar przynależności, a więc określały też tożsamość. Dzisiaj wytyczane są, ktoś kupuje działkę pod budowę swojego domu albo grunty uprawne, wytyczane są granice i wtedy może powiedzieć, to jest moje, to należy do mnie. To jest w ramach tych granic, należy do mnie, jest moją własnością. Dalej, mury miasta oczywiście ograniczają. I ktoś może powiedzieć tak, no przecież my do wolności zostaliśmy powołani. Chrześcijanin to człowiek wolny, nieskrępowany niczym. Tyle, że wolność to wszystko zależy od tego, jak jest definiowana i jak jest rozumiana. Bo to nie jest wolność jednostki dla samej jednostki. Jeżeli już mowa, to Kościół, chrześcijaństwo to zbiorowisko ludzi. I nie chodzi o wolność jednostki jako samej takiej, chociaż w pewnym zakresie również, bo wolność jednostki zagraża wolności drugiemu człowiekowi. Jeżeli ja będę domagał się tego, co mi się należy, co ja uważam dla siebie, że jest ważne i powinno mi zostać okazane, to będę deptał być może po wolności i prawu do czegoś tam, kogoś innego. Ja mam prawo usiąść tu na tym miejscu, gdzie siedzi prezbiter Marian Suski. Czy nie mam takiego prawa? Mam, ale naruszyłbym jego wolność, bo to jest jego miejsce i ja szanuję tę wolność, dlatego jestem ograniczony tym i dlatego się przesuwam od razu wcześniej, żeby nie zagrażać wolności mojego brata, z którym łączy nas więź przyjaźni i miłości. A więc pod hasłem wolności i jej definicji kryje się naprawdę bardzo poważna rzecz i czasami warto, a może nawet poświęcić kiedyś trochę czasu, aby zastanowić się nad sprawą wolności. Bo dziś wolność rozumiana jest bardzo dziwacznie. Dziś niektórym ludziom wydaje się, że to, co on uważa, jest wolnym człowiekiem, żyje w wolnym kraju, to jemu wolno. A co? A to, że niszczy po drodze wolność dziesiątek innych ludzi. A co? Nie wolno sobie pojechać, którędy się chce, gdzie się chce i jak się chce? Jak się jest wolnym i ma się niezdefiniowaną wolność, wtedy wszystko wolno. A jednak wolność nasza jest ograniczona i panowie w mundurkach sprawdzają, aby czasem w myśl tej wolności, a co nie, wolno mi jechać szybko, skoro samochód może? I jest pusta droga?
Co z tego, że jest zabudowane? Co z tego, że jest jakaś wioska czy miasteczko? Wracając właśnie z żoną w poniedziałek, jechaliśmy przez puste wioski, droga prosta i żywej duszy nie zobaczysz. 50. No i teraz dylemat. Jestem ograniczony do 50, a chciałoby się i 100, i może i 200. Dałoby rady, czemu nie? A więc ograniczenia są dla nas zbawienne. I ludzie, którzy nie rozumieją prawdziwej wartości wolności, nie biorąc pod uwagę ograniczeń, po prostu bardzo często potykają się prędzej czy później, nie rozumiejąc wolności. Każdy z nas potrzebuje różnego rodzaju oddzielenia swej intymności. Nie wszyscy chcielibyśmy, oczywiście domagamy się transparentności w niektórych obszarach życia, ale nieco zakrywamy. Zakrywamy czasami, próbując przed samymi sobą zapomnieć o pewnych przeżyciach. A nie mówiąc już na przykład o związkach małżeńskich, że nie wszystko żona wie, o co mąż wie i nie wszystko mąż wie, co żona wie. I jeżeli to narasta, zaczyna być w pewnym zakresie coraz to większe, problem się zaczyna pojawiać. Zaczynają żyć obok siebie, ale relacje są zaniedbywane. No, ale czasami w myśl wyższej wartości, dobra. Lepiej, żeby nie wiedziała, co oko nie widzi, ucho nie słyszy, sercu nie żal. No więc są takie różne definicje i uwarunkowania, które niby usprawiedliwiają nasze, że tak powiem, zachowywania coś w tajemnicy. A jednak na przykład wielkim błogosławieństwem jest to, że patrząc na was i tak nie wiem, co o tym myślicie, co ja mówię, bo nie macie ekranów. Gdyby były ekrany, no to bym mógł czytać, co kto myśli w tej chwili. A tak każdy z was sobie coś siedzi, myśli. No i fajnie, ja myślę, że jesteście zadowoleni z tego, co mówię i też jest fajnie. A więc te ograniczenia, ja poruszyłem tylko bardzo wąski, delikatny zakres, ale to można naprawdę bardzo szeroko rozwinąć. A bramy, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, bramy w tych dawnych murach miejskich powodowały, że miasta nie były tak zwane zakute, że nic po prostu do nich nie docierało i nic z nich nie wychodziło. Wiecie, czasami życie niektórych ludzi jest takie, że mówisz do niego, a do niego nie dociera, bo on ma swoje. Nic nie przyjmuje od niczego, a sam też nic nikomu specjalnie nie przekazuje. No, żyje po prostu zamknięty. Bogu nie rozchodzi się o to, aby życie człowieka, życie chrześcijanina było życiem zamkniętym w samym sobie, żebyśmy się oderwali i żyli jak w kosmosie, w jakiejś kapsule, zupełnie nie wychodząc na ten świat, bo tam samo zło, grzech, no, skażenie wobec tego my chrześcijanie narodzeni na nowo nie chcemy mieć z tym wszystkim wspólnego. Nie. Jezus nie mówił, nie prosił Boga w arcykapłańskiej modlitwie, aby zabrał uczniów razem z Nim, ale by ich pozostawił i zachował na tym świecie, abyśmy mogli zostać zachowani na tym świecie. No ale czy zachowani, obnażeni, całkiem bezbronni? Nie. Miasta starożytności miały bramy. I te bramy służyły do tego, żeby kontrolować wpływ i rodzaj kontaktów zewnętrznych. Kontrolowano tam w bramach to, co wchodziło do miasta i co wynoszono z miasta. Wiecie, czasami, gdy nie panujemy nad sobą i zaczynamy wypowiadać zdania, się okazuje, że czasami to jedno za dużo wypowiedziane słowo było tym niepotrzebnie wyrzuconym z siebie, wyniesionym z tego miasta na zewnątrz i z tego powodu są określone konsekwencje. Czasami trzeba użyć słowa przepraszam, a innym razem
prosić nawet Boga o przebaczenie. No a kontrolować to, co wchodzi? No właśnie, kontrolować to, co wchodzi do miasta. Jeżeli to miasto ma swoje bramy, to to, co wchodzi, jest swego rodzaju skanalizowane, jest zawężone i wtedy łatwo sprawdzić, łatwo zapanować nad tym, co dociera do naszych umysłów, co dociera do naszych myśli, na co reagują nasze emocje, jak nasze decyzje są kształtowane i tak dalej. A więc funkcja kontrolna bram jest tutaj bardzo istotna. Tak samo bramy kontrolowały czas trwania pewnych kontaktów zewnętrznych. Bo niektóre kontakty mogłyby trwać nieustannie 24/7, czyli bez przerwy. Ale czy tak bardzo rodzice są zadowoleni, jeżeli ten kontakt z grami na przykład komputerowymi, które niektóre mogą być fajne, no nie wiem, ale niektóre są, może i nawet rozwijają jakieś predyspozycje, ale jeżeli to trwa wiele, wiele godzin codziennie, to swego rodzaju uzależnia, ale również staje się niebezpieczne dla kogoś, kto w ten sposób korzysta. A więc brama. Brama, która też, jak mur miasta, ogranicza, mówi, zbliża się zmrok, o tej godzinie zamykamy bramę. Koniec, kropka. Kiedyś to było tak, że nie wiem, jak wy mieliście, ale ja na przykład miałem ograniczone w zależności od wieku. Byłem całkiem młody, to przed 20 już z placu zabaw musiałem wracać do domu. Później, gdy już nie tyle na placu zabaw, tylko gdzieś tam, no to do 22 mogłem gdzieś być na zewnątrz. A potem trzeba się było bardzo gęsto tłumaczyć, bo brama była już zamknięta i trzeba było kołatką stukać, żeby ci otworzono. A dzisiaj często słyszę, że rodzice nawet nie mają prawa zapytać, o której wróciłeś. No to śmieszne, przecież jest dorosłym człowiekiem, mam kilkanaście lat i jak można zapytać o coś takiego? No, zmieniają się czasy. No ale czy na lepsze w tym względzie, trudno mi w tej chwili jednoznacznie to ocenić, choć mam swój, jak się domyślacie, na ten temat pogląd. Dalej, bramy też służyły do tego, żeby usuwać nieczystości. Ta brama gnojna, czy brama śmietnic, to właśnie mówiłem ostatnio, była bramą, przez którą wyrzucano, oczyszczano miasto z zanieczyszczeń. Dla mnie jest to miejsce, w którym jako człowiek mogę przyjść i wyznać drugiemu człowiekowi, że coś o nim źle pomyślałem, powiedziałem, zrobiłem, albo wyznać przed Bogiem, wyrzucić z siebie to, co gryzie, co gnębi, czego się boję, co jest jak gdyby moim ciężarem, moim brzemieniem. Wyznawanie, wyrzucanie z siebie. Taką funkcję również ma brama. Ale czy należy cały czas przy tej bramie być? To jest chorobliwy stan. Ja wiem, że czasami można być w łazience, jak się ma grypę żołądkową i wydala się ciągle coś, ale to jest stan chorobowy. Ta brama jest po to, żeby od czasu do czasu się otworzyć, a potem zamknąć, żeby nie czuć było fetoru, który z tej doliny z powrotem szedł do miasta. A więc żeby odciąć się od tego. To, co wyznałem, jest wyznane i tak jak mówiłem ostatnio, Bóg oddala jak wschód od zachodu. Już policzyliście, ile jest od wschodu do zachodu? Nie można tego zmierzyć. To jest ciekawe, że Bóg nie powiedział, że przebacza od południa do północy, bo byśmy to zmierzyli, 12 parę tysięcy kilometrów, ale jak wschód od zachodu, tego się nie da zmierzyć. No dobrze. Mury i bramy miasta były wówczas głównym celem ataku wroga. Dzisiaj już, jeśli chodzi o wojskowe sprawy, no to śmieszna sprawa, murów nie ma, więc wojsko też nie atakuje, a poza tym jakie mury by zagroziły tym, którzy potrafią latać, to jeszcze
i trudno ich wykryć albo wcale i coś tam z góry potrafią zrzucić. To nie ta relacja, my żyjemy w oderwaniu. Ale jeśli chodzi o nasze dusze, bracia i siostry, to obraz tej walki duchowej, która właśnie się na obszarze naszej duszy odbywa, jest jak najbardziej adekwatny do tego. I to wróg atakuje mury naszej duszy. Raz za razem, to samo. Przychodzi, aż wreszcie w pewnym momencie pękamy, poddajemy się i zaczynamy liberalizować swoją postawę. Zmieniamy troszeczkę, korygujemy, dostosowujemy się bardziej do tego świata, do tego, co w tym świecie jest wartością. Przecież to nie jest grzech, przecież to jest niegrzeszne. No troszeczkę inne niż kiedyś tak uważałem, no ale wtedy to wszyscy byli tacy, strasznie konserwatywni, w związku z tym dzisiaj inny czas, inne okoliczności, można inaczej. Czy można? Nie wiem. A więc ataki są prowadzone nie tylko po to, żeby osłabić mury, ale aby to miasto ponownie zdobyć, aby nad nim zapanować, aby panować nad naszymi emocjami, aby panować nad naszymi decyzjami. Dzisiaj tego nie będę poruszał, ale następnym razem, a będzie to prawdopodobnie za 2 tygodnie, będziemy mogli zobaczyć, czytając następne wersety, że wtedy, kiedy zaczęła się odbudowa murów, wtedy uaktywniły się postaci, które symbolizują tutaj dla nas ruch, atak mocy nieprzyjacielskiej. To one zaczęły być aktywne, te postacie zaczęły być aktywne i sprzeciwiały się temu, że ktoś się znalazł w Jerozolimie, kto się odważy odbudowywać mury. To jest coś nieprawdopodobnego, oni się z tym nie zgadzali. Dla mnie jest to o tyle ciekawe, że przez 86 lat byli cicho. Nie przeszkadzało im to, że człowiek narodził się na nowo i do świątyni zaciągał tam swoją kozę, czy baranka, czy krowę. To w porządku, no narodził się na nowo, niech tak będzie. Ale niech jego życie będzie zaprzeczeniem tego nowozrodzenia. Niech będzie po prostu niesynchronizowalne z tym, co głosi, co mówi. Bo wtedy będzie mało wiarygodny, nikt temu nie da posłuchu. Ja chcę sobie wyznawać swoje zasady. Niech sobie wyznaje, niech sobie jest i mówi o tym, że Chrystus go wyzwolił, że mu przebaczył grzechy. Ale wszyscy widzą, jak marne jest jego życie. Kiedyś słyszałem, któryś z kaznodziei mówi, że często jest tak z naszą głoszeniem Ewangelii, głosisz komuś, a ten patrzy na ciebie i mówi, wiesz co, ja mam dość swoich problemów. Ja już nie potrzebuję, patrząc na ciebie, wiem, że masz ich tyle, że dziękuję. A więc tak długo, dopóki nasze życie nie będzie zsynchronizowane, to nowonarodzone życie, to, co z Boga w nas jest i osadzone zostało w naszym duchu, dopóki to nie zostanie wylane, nie przekazane zostanie naszej duszy, dopóki nie przejmie kontrolę nad naszą duszą, to wtedy nasze życie jest prowadzone w takiej dwoistości. Ale pójdźmy dalej. Niszczono mury, by osłabić obronność miasta. Osłabione mury pozwalały na łatwe wejście do wnętrza. Spalone bramy przestawały pełnić kontrolne funkcje. Jeśli chodzi o duszę, to wszystko to samo się dzieje. O tym właściwie już powiedziałem. Przejdźmy. A tu krótkie podsumowanie. Mówiliśmy o tych wcześniejszych rzeczach. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przeszli dalej. Właśnie przyjrzeli się Nehemiaszowi jako temu typowi, jako reprezentantowi Ducha Świętego w tym przykładzie. Zadaniem Ducha Świętego jest odbudowa naszej osobowości. Upadek w grzech dowodzi naszej niedoskonałości. I tu znów niektórzy uważają, że chrześcijanie
I to zaczyna być głoszone i coraz bardziej popularne, że chrześcijanin nie grzeszy, jeśli już to upada. Ale dla mnie, czy grzeszy, czy upada, tak czy inaczej jest dowodem, że jest niedoskonały. No bo jeżeli dziecko, które zaczyna chodzić, upada, czy jest doskonałe? No nie jest doskonałe, bo jeszcze się potyka i dlatego często trzeba go trzymać za rękę i tak dalej, bo jest niedoskonałe. Jak się rozwiną jego władze i mięśnie i odpowiedni wiele innych układów, no wtedy zaczyna chodzić, biegać i wszystko jest okej. A więc upadek czy grzech dla mnie nie jest tutaj wykładnią tego, że coś jest lżejsze, mniej istotne czy bardziej istotne. Jest tak samo dowodem niedoskonałości człowieka, a jeśli niedoskonałej, to musi zostać to zreperowane, to musi to zostać naprawione. Czy ktoś wyznaje grzech, czy wyznaje upadek? Ja myślę, że u Pana Boga to nie jest wielka różnica. Jedno i drugie jest w stanie przebaczyć, ale niewyznawane, nieprzyznawanie się do upadków, pozostawanie w nich, no prowadzi do tego, że utrwalana jest postawa niedoskonałości przed Bogiem. A przecież na pierwszym wykładzie cytowałem tekst, że całe nasze ciało, dusza i duch powinny być bez nagany na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bez nagany, czyli doskonałe, czyli w pełni do zaakceptowania przez Boga, nie przez nas, nie przez nasze standardy. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Bożej chwały. To według Starego Nowego Przymierza, to jest to najnowsze tłumaczenie polskie, czy Biblia Warszawska, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Tutaj wielkiej rozbieżności nie ma. Czasem Bóg dopuszcza nawet do upadku murów. Tak, czasami Bóg jest właśnie inicjatorem tego, żeby mury padły. Przykładem jest Jerycho, ale przykładem są też ludzie opisani w pierwszym liście do Rzymian w 20-26 wierszu, 21. Poznali zatem Boga, to nie niewierzący, poznali Boga, nie oddali Mu jednak nabożnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu, mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dlatego Bóg, zwróćcie uwagę, dlatego Bóg wydał ich na pastwę rządz i ich własnych serc, dalece od czystości, bezszczecą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zamienili w fałsz i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Twórcy godnemu chwały na wieki. Amen. Gdzieś ktoś powie, no tak, ci, którzy właściwie zamienili w fałsz i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Twórcy. No tu wymienione są wcześniej tam wyobrażenia ptaków, ssaków czy podobizny. Niektórzy mówią, aha, no to rzeźby czy tak dalej. A nie sądzicie, bo mi się czasami wydaje, a właściwie nie czasami, jestem tego pewien, że wtedy, kiedy w całym głoszeniu Ewangelii, w przekazie Bożego Słowa, nie Bóg, a człowiek staje się podmiotem, jest najważniejszy. Bo ja mam taką wartość w oczach Bożych. On tylko dla mnie, dla nas coś zrobił i my jesteśmy pępkiem świata. Wszystko wokół nas. To On dał nam w Chrystusie wszystko. Ja teraz mam tę moc. Ja jestem kimś w Bogu. To są takie czasami przelatujące pomiędzy wierszami tezy, które nie zawsze jesteśmy w stanie wychwycić. No ale jako ludzie, czyż nie lubimy, kiedy się mówi coś przyjemnego dla nas? Bo jeśli mówimy o tym, słuchaj, ale musisz coś skorygować, jeszcze coś Bóg od ciebie oczekuje, no to takie jest twarda mowa, takie skostniałe, stare i co tylko.
Wiecie, niedawno przeczytałem wywiad z Billy Grahamem, już sędziwym ewangelistą znanym na całym świecie, wielkim, potężnym autorytetem chrześcijaństwa, który w Christianity Today, zapytany o swoją ocenę różnych zjawisk, które się teraz dzieją, powiedział między innymi takie zdanie. Jeżeli twój Bóg niczego od ciebie nie oczekuje, to nie wierzysz w Boga opisanego w Biblii. Jeżeli twój Bóg, w którego wierzysz, niczego nie oczekuje od ciebie, to wierzysz w Boga, który nie jest Bogiem Biblii. To dało mi dużo do zastanowienia. Bo to jest bardzo trafne określenie tego wszystkiego, z czym mamy często, czy coraz częściej do czynienia. Dobrze, postawa Nehemiasza dowodzi jednak, że Bóg pragnie naszej odnowy. Bóg pragnie odbudowy murów naszej duszy. Bóg nie chce, żebyśmy zostali w takim stanie dwoistości. W świątyni, w sabat, wielka euforia, a w ciągu tygodnia ruina, zgliszcza i nic poza tym. Bóg oczekuje naszego uświęcenia, bo właściwie o uświęceniu mówię. To odbudowywanie to nic innego jak uświęcenie. A czy Nowy Testament jest pozbawiony tych treści i napomnień do tego, abyśmy uświęcali swoje życie? W rzeczywistości codziennie konfrontowani jesteśmy z jednej strony z pozycją świętości dzięki Chrystusowi. To prawda. Chrystus przebaczył doskonale wszystkie nasze grzechy. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ale, to za chwilę, bo dla przykładu, On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. To w dalszym ciągu, według tego nowego tłumaczenia. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. Stare warszawskie tłumaczenie mówi, że posadził nas w Chrystusie na okręgach niebieskich. Tutaj jest umieścił na wysokościach nieba. Więc to jest jedna prawda i fakt, że jeśli chodzi o pozycję świętości, to mamy ją dzięki Chrystusowi. Ale z drugiej strony jest praktykowanie tej świętości. A która jak wygląda? To każdy z nas może sobie udzielić odpowiedź. Ktoś powie, chwileczkę, ale ja tego nie rozumiem. Co ma do siebie pozycja i praktykowanie? No to ja wam powiem, znów na przykładzie, bo przykłady są najbardziej przemawiające. Niektórzy przywiązują bardzo dużą wagę do tak zwanej etykiety postępowania, jakiegoś savoir-vivre. Ja wiem, że dzisiaj też już to całkowicie zostało zaniedbane. Nie wiem, czy jest to powszechnie stosowane, że na przykład jesteś zaproszony do kogoś na obiad, do domu, i nie masz prawa usiąść za stołem, pomimo tego, że już zachęcają, żeby podejść, dopóki gospodarz nie usiądzie. No tego wymaga savoir-vivre. Tak kiedyś bywało. Ale są takie rody, na przykład królewskie, które specjalnie uczą zasad postępowania, aby pozycja, którą masz, wyrastasz na to, aby być następcą tronu. W związku z tym masz swoją pozycję. Ale ze względu na to, że masz tą swoją pozycję, to twoje praktykowanie tej pozycji musi odbywać się według określonych reguł. I wszyscy ci, którzy troszeczkę interesują się rodzinami królewskimi, mogą zauważyć, jakie to jest uciążliwe, czasami nieznośne, śmieszne. Słynna księżna Diana z tym miała dużo problemu. Nie wiem, jak tam teraz Kate, czy jak ona się nazywa, Kate? Jak ma na imię, tak ma, ale wiecie, o kogo chodzi. W każdym razie muszą się dostosowywać do tego, bo obowiązuje etykieta na dworze brytyjskim i koniec. I takie są zasady. Drodzy, w chrześcijaństwie
obowiązuje to samo. Obowiązuje, tak, pozycja, jesteś wyniesiony w Chrystusie i to nie ze względu na to, coś zrobił, jak zapracowałeś, ile się modlił, coś wykonał, jak bardzo się starałeś. Nie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, nie z uczynku, aby się ktoś chlubił, to jest łaską, zbawieni jesteśmy przez wiarę. Amen, kropka. Ale w czwartym już rozdziale, nie mam tego przygotowane, mówi, abyśmy zaczęli postępować na miarę swojego powołania. A więc praktykowanie tej świętości, tej pozycji, którą mamy w Chrystusie, w codziennym życiu. I to jest właśnie i o to chodzi. Że nie można żyć w oderwaniu i mówić, a chrześcijanin tylko upada, nie grzeszy. Ocenić to mogą inni, którzy się przyglądają chrześcijaństwu i zastanawiają, czy to są upadki, czy grzechy. A najlepiej ocenia to przecież Boży Duch, który, jeżeli masz wrażliwe sumienie, potwierdza ci, słuchaj, lepiej padnij na kolana i załatw tą sprawę, bo coś tutaj jest nie tak. Niektórzy potrafią zagłuszyć to sumienie raz, drugi, trzeci i potem ono się już nie odzywa. No dobrze, przejdźmy dalej. Potrzebujemy więc tego procesu, poddania się procesowi uświęcenia. Gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym, czytamy w III Mojżeszowej w 11 rozdziale. Uświęcajcie się i bądźcie święci, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie się więc niczym spośród tego mrowia zwierząt, które pełzają po ziemi. Gdyż ja, Pan, jestem tym, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Bądźcie więc święci, gdyż ja jestem święty. A w Ewangelii Mateusza? Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. To słowa Jezusa. A więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o te dwie relacje. Oj, mój czas się już kończy. Króciutko jeszcze. Nehemiasz, Jahwe pociesza. To takie jest znaczenie tego imienia. Ten, który koi, który uspokaja. Przybył, by pocieszyć, naprawić i odbudować. Odbudowa duszy i jej uświęcenie to jest właśnie ten proces, który Duch Święty chce z nami przeprowadzić w naszym życiu. Wymaga czasu. W przypadku Nehemiasza najpierw go zapytał król, na jak długo chce wyjechać, a potem dopiero w 5 rozdziale, w 14 wierszu czytamy, że to zajęło mu 12 lat. A więc proces odbudowy świątyni to zajęło mu 12 lat. Czy odbudowa twojej i mojej duszy ma trwać 12 lat? To nie jest wyrocznia, to jest przedział czasu. Dla jednych krótszy, dla innych dłuższy. W każdym razie świadomi winniśmy być tego, że jest to proces. Zgodnie z wolą władcy ten proces przebiega i w jego autorytecie. Ten proces wymaga naszego wysiłku. Dlatego, że bez nas to nie będzie się mogło dziać. Ten proces jest zagrożony atakami nieprzyjaciela. I zobaczcie, Duch Święty zachęcał, motywował ludzi do takiej właśnie odbudowy. Mówi, przedstawiłem swój plan, jesteście świadomi, powiedziałem niedoli, bo świadomi niedoli, w jakiej się znajdujemy. Oto Jerozolima leży w gruzach. Nie ma bram, bo strawił je ogień. Chodźmy, odbudujmy mur Jerozolimy. Nie żyjmy już w pohańbieniu. Następnie opowiedziałem mu o dowodach troski mojego Boga oraz o tym, co powiedział mi król. Wtedy odpowiedzieli, dobrze, powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Dla mnie tutaj w tym urywku i w tej wypowiedzi Nehemiasza jest ważne to, że Nehemiasz się utożsamia z człowiekiem, utożsamia się z mieszkańcami Jerozolimy. On nie mówi wy, tylko mówi, używa zaimka pierwszej osoby liczby mnogiej, my. To jest coś pięknego, że nie pozostawia nas, ja tu przyszedłem i teraz. Gdybyśmy, będziemy się dalej temu przyglądać, zobaczymy, że on przemawia do nich bardzo delikatnie. On nie mówi,
co wyście tu zrobili od 86 lat wolni ludzie, od 86 lat nowonarodzeni? Do czego doprowadziliście swoje życie? Nic z tych rzeczy. Nehemiasz mówi, zabierzmy się do roboty. A więc zabierzmy się. Dziękuję za waszą uwagę. Zostańcie z Bogiem, pastorze.